Horoskop na miesiąc październik dla baranów, lwów i strzelców. Będę wróżyła z kart tarota, złoty tarot, talia polska. Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Orakel Miłości Ulo Eli. Orakel Miłości Ulo Eli. Ja jestem wróżka Loelia i dzisiaj powróżę Wam kochane znaki żywiołu ognia na miesiąc październik. Zobaczmy, co karty nam pokażą. Oczywiście ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do komentowania. Proszę, zostawcie mi łapkę w górę albo zostawcie mi, kochani, komentarz. Zapraszam i zapraszam również na wróżby indywidualne. Jeśli chcecie, napiszcie mi e-maila i ja Wam wyślę warunki takich wróżb indywidualnych oraz różne opcje do wyboru. Także zapraszam Was na wróżby indywidualne, które są oczywiście dokładniejsze, ponieważ wtedy robię to na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Zapraszam. Dobrze, mam już tutaj dla baranów radę na miesiąc październik. Król Buław. Król Buław mówi o tym, barany, żebyście wzięli sprawy w swoje ręce. Byście ukierunkowali dobrze swoje działania. Byście byli energiczni, aktywni, odważnie działali i walczyli o swoje założone sobie cele. Byście wyznaczali sobie te cele i do nich odważnie, śmiało, szybko, energicznie dążyli. Byście walczyli o swoje cele. Byście bronili swoich wszystkich jakichś spraw. Bądźcie tutaj charyzmatyczni, aktywni. Być może też tutaj obietnica dobrej seksualności w październiku dla wszystkich baranów. Mamy Króla Buław. Król Buław to oczywiście podjęcie decyzji i kroków, wyznaczanie sobie celów i z łatwością pokonywanie wszelkich problemów, wszelkich wyzwań, tak, wszelkich zadań. Jest to osoba pewna siebie i właśnie tak, kochani, pewnie siebie powinniście, barany, tutaj wejść w miesiąc październik. Mamy osobę w przełożeniu wisielca. Wisielec mówi o tym, że jesteście jacyś teraz pasywni. Nie umiecie podjąć decyzji lub patrzycie, obserwujecie, zastanawiacie się i jakaś pasywność, statyczność tutaj Was ogarnęła. Oczywiście musicie przemyśleć sprawy, musicie dokonać wyboru. Ale wtedy, jak dokonacie tego wyboru, to walczcie o swoje cele i bądźcie aktywni. Czyli tutaj ewidentnie z tej pasywności, nic nie robienia, tu miwisizmu, przechodzimy w aktywność i w odważne działanie. Dziękuję wszystkim baranom, kochani, i zapraszam lwy z żywiołu ognia. Oto porada dla wszystkich lwów. Proszę o kartę dla wszystkich lwów. Proszę o kartę na październik dla wszystkich lwów. Proszę o poradę dla lwów na październik. 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 Świat. Świat to otwarcie się, kochani, na świat, w dosłownym tego słowa znaczeniu, na wszystko. Być może otwarcie się na szukanie w internecie, czyli wirtualnie, tak, poza granicami nawet kraju, jakiejś nowej miłości, jakiegoś nowego szczęścia, nowego partnera, nowej relacji, nowej pracy, nowych finansów. Lwy otwierają się na świat, otwierają się, jakby otwierają nowe drzwi.
by szukać tutaj, w zależności o co pytacie, tak, czy nowej pracy, zarobków, czy partnera, w każdym bądź razie, czy być może domu, mieszkania, tak, chodzi tutaj o pozytywne myślenie, o rozpoczęcie się nowej fazy życiowej. Świat to bardzo pozytywna wibracja, karta, pozytywne myślenie, nowe plany. I tutaj mamy jeszcze w przełożeniu As Kielichów. As Kielichów mówi oczywiście, kochani, o tym, że coś nowego nadejdzie, nowa relacja, nowy partner, nowe emocje, że na nowo poczujecie miłość. Więc tutaj być może nawet za granicami świata lub w internecie poznacie jakiegoś nowego partnera, zrobicie jakiś krok ważny, ja, w kierunku nowej relacji, nowej miłości. I pozytywnie o tym myślcie, otwórzcie się. Oczywiście w internecie możecie poznać kogoś o innej nacji, o innym kolorze skóry, o innej tradycji. Lub może wyjedziecie gdzieś na jakiś urlop, na, nie wiem, na jakiś wyjazd i kogoś poznacie. As mówi o nowej szansie, że coś nowego w październiku lwy do Was nadejdzie, co rozpocznie jakąś nową fazę u Was. Dziękuję Lwom i zapraszam Strzelce. Proszę o wskazówkę. O, już szybciutko mi to wypadło. Nawet dwie mi wypadły. Wow, kochani. Jeśli mi wypadły dwie, to muszę wziąć dwie. Słuchajcie, najpierw mi wypadła ta karta, czyli najpierw zobaczyłam tą kartę. To są trzy kielichy i myślę, że tutaj chodzi, kochani, o trójkąt. O trójkąt jest diabeł, czyli zdrada, trójkąt, nie wiem, no, o nieszczerość, oszustwo, kłamstwo. Zdrada oczywiście polega na różnych kłamstwach, kłamstewkach. I chodzi o to tutaj, że być może jakiś seksualizm nadmierny, wręcz jakiś perwersyjny seksualizm lub bardzo silne pożądanie seksualne, chemia. Być może manipulacje i uzależnienie seksualne lub jakieś inne emocjonalne, psychiczne od partnera, od kochanka. Słuchajcie, to oczywiście manipulacje, zdrada, nieszczerość, wszelkie jakieś nałogi, to jakieś wszelkie uzależnienie, być może nawet perwersja. Tak, w sprawach seksualnych bardzo silna chemia, ale taka destrukcyjna, być może toksyczny partner. Tutaj, jeśli jesteście w trójkącie, to postarajcie się z tego wyjść. Mamy pięć mieczy w przełożeniu, kochani. Pięć mieczy to jakieś walki, kłótnie, udowadnianie sobie racji, walki na silne ego. Tutaj macie jakieś kryzysy, walki, ktoś odchodzi, widzicie? Kłótnie. Należy moim zdaniem wyjść. Wyjść, ponieważ nie jest dobrze. Wyjść z tego trójkąta, wyjść z tej toksycznej relacji. Jeśli nie chodzi o relacje, małżeństwo, związek, to chodzi o jakieś toksyczne układy, być może w pracy, w przyjaźni. Jakaś toksyczność, która jest destrukcyjna. I opuśćcie to, zablokujcie i wyjdźcie. Strzelce w październiku z tych układów, które Wam tutaj nie służą. Dziękuję serdecznie strzelcom i oczywiście życzę Wam pięknego października jesiennego, cudownego i pozdrawiam Was serdecznie, wszystkie znaki żywiołu ognia. Dziękuję Wam i do usłyszenia już wkrótce.